Bedeker Wielkopostny. Przewodnik po 40-dniowym okresie przygotowania do świąt Paschalnych. Czym jest post? Kiedy Kościół mówi nam w katechizmie Kościoła Katolickiego o poście, wymienia go zaraz obok jałmużny i modlitwy jako jedną z form wewnętrznego nawrócenia. I bardzo dobrze, że widzimy to w tej perspektywie, ponieważ od razu możemy się zorientować, kto, a nie co, jest najważniejsze w poście. Najważniejsze jest moje zwrócenie się do tego, którego chcę poszukiwać, odnajdywać, naśladować, do Boga. Czyli post jest ze swej natury relacyjny. My chcemy przez post zwrócić się na nowo do Boga. Żeby post miał wymiar duchowy, musimy paradoksalnie zacząć od ciała. Co to znaczy? Chodzi o to, że yy, muszę swoje ciało zwrócić na nowo do Boga. Jak to ma się odbywać, aby nie zapomnieć o wymiarze cielesnym? Bo jestem rzeczywistością cielesno-duchową i moje ciało potrzebuje, bym o nim pamiętał. I pełen wdzięczności za dar, jakim to ciało jest, dar od Boga, potrafił na co dzień, a nie od święta, o nie dbać i podejmować konkretne wysiłki dla Jego dobra. Tutaj uwaga: jeśli na przykład zaniedbuje swoje ciało poprzez chociażby nieregularne posiłki, czy nadmierne przemęczenie, czy brak treningu, to. Dla mnie post może się rozpocząć od, uregulow od uregulowanych posiłków, od odpoczynku, od yy, zabrania się na nowo do regularnych ćwiczeń fizycznych. Ciało ukazuje mi jeszcze jeden ważny aspekt, jest niejako sposobem spotkania się z bliźnimi, spotkania się między mną i bliźnimi. I tu możemy przypomnieć sobie świętego Grzegorza z Nazjęzu, który mówi, jeśli Zwracasz, jeśli wyciągasz swoje ręce do rąk ludzi potrzebujących, dotknąłeś samego szczytu nieba. Tak, przez post mamy się nie zasklepiać w sobie w rozważaniu, jak dobrze jest nie jeść tego czy owego, lecz post ma dawać mi napęd do bycia z innymi, do bycia dla innych i nie dla tych obcych gdzieś daleko. Wręcz przeciwnie, przede wszystkim post ma mnie otworzyć na moją żonę, moje dzieci, moich współpracowników. Jeśli poszczę, to celem nie jest powstrzymywanie się od tego czy innego pokarmu. To jest jakby stworzenie jakiejś przestrzeni na nowo dla działania Boga we mnie i przeze mnie. To jest troszkę tak, jak dla muzyka strojenie instrumentu. Nie jest samą muzyką. Owszem, musimy nastroić instrument, żeby on pięknie mógł zagrać, ale byłoby czymś nienaturalnym, gdybyśmy zatrzymali się tylko na nastrojeniu instrumentu i odłożyli go z powrotem do futerału. Tu chodzi raczej o to, żeby nastroić ten instrument i wydobyć z niego całe piękno muzyki. Zatem, jeśli poprzez wymiar cielesny postu nastroimy instrument naszego ciała to tylko po to aby pomogło mi ono człowiekowi czyli bytowi cielesno-duchowemu wyśpiewać chwałę Bożą poprzez jeszcze radośniejsze wsłuchanie się w to co on do mnie mówi i przylgnięcie do tego czego ode mnie chce na koniec przypomina się taka anegdota opowiadana o błogosławionym Janie Pawle II kiedy Siostry, widząc go po całonocnej modlitwie, mówiły, martwimy się o waszą świątobliwość. I on z uśmiechem odpowiadał, ja też się martwię o moją świątobliwość. Parafrazując to, można by powiedzieć tak, nie martwmy się o naszą świątobliwość, ale bardziej starajmy się spotkać z Bogiem i ludźmi. BEDEKER WIELKOPOSTNY Przewodnik po 40-dniowym okresie przygotowania do świąt paschalnych.